Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku kolejny odcinek z serii dla początkujących, więc jeżeli jesteś widzem zaawansowanym, to możesz jedynie zostawić tą łapkę w górę i uciekaj, bo nie jest to materiał zdecydowanie dla ciebie. A jeżeli jesteś widzem początkujących, to zapraszam cię do obejrzenia tego właśnie odcinka. A więc tematem dzisiejszej prelekcji będzie to, jakim napięciem ładować nasze ogniwa poprzez BMS. Jak już wam wspomniałem i jeszcze to przetestujemy, BMS nie posiada balansera, czyli nie będzie balansował naszymi ogniwami. Aczkolwiek jeżeli mamy baterię o bardzo zbliżonych parametrach, podobna rezystancja wewnętrzna, podobne zużycie, ta sama marka, to możemy pokusić się o ładowanie właśnie poprzez nasz BMS. I teraz, jeżeli mamy zasilacz laboratoryjny, temat jest już rozwiązany w zasadzie, z ograniczeniem prądowym. Wtedy ograniczamy sobie prąd na pakiet 1P, żeby nie przypadało więcej niż powiedzmy 0,7 amperów, 0,8 amperów. Jeżeli wam się nie spieszy, nie zabijajcie tych ogniw. Jeżeli potrzebujecie więcej, możecie użyć sobie i 5 amperów. W sumie te nowe ładowarki wszystkie do tych elektronarzędzi używają bardzo wysokich prądów, są bardzo szybkie. Kiedyś bateria się ładowała powiedzmy 2 godziny, a teraz się bateria ładuje pół godziny. Czy to jest zdrowe dla baterii? Więc to już od was zależy. Czasami jak ktoś ma firmę, budowę i tak dalej, to jemu nie zależy na tym, bo to sprzęt na siebie pracuje i to ma się zabijać, więc ja poniekąd rozumiem tutaj producentów, że idą na rękę i oferują coś, co ładuje się bardzo szybko, kosztem ogniw. Ale jak mówię, jeżeli to na siebie zarabia, tak samo jak ja mam w fotografii. Ja nie bawię się i Enelupów nie ładuję najniższym prądem, tylko wysokim prądem. One mają być szybko naładowane, one mają pracować, po jednym sezonie mogę je wywalić i tak dalej. Jeżeli nie pracują u was te narzędzia, nie zarabiają na siebie, ładujcie je mniejszym prądem. Zawsze będą dłużej żyły. No ale teraz dobrze. Załóżmy, że mamy pakiet 3S 1P. Jak to ładować? Jak ładować przez BMS? Przecież BMS powinien ograniczać nasz prąd, tak? Nie. BMS-y, moi drodzy, nie ograniczają prądu, co sprawdzałem już i kiedyś właśnie nawet na kreatowisku z kimś rozmawiałem na ten temat. BMS przyjmie taki prąd, jaki mu damy. Pierwsza rzecz do ładowania naszego pakietu poprzez BMS jest to w jakikolwiek sposób ograniczenia prądowego. Możecie sobie to zrobić przez żarówkę, możecie sobie to zrobić przez rezystor, możecie to zrobić też przez przetwornicę, która może zmniejszać prąd, bo przeważnie będzie tutaj chodziło o zmniejszenie tego naszego prądu. Możecie też dobrać po prostu jakiś zasilacz, który będzie miał powiedzmy odpowiedni prąd, półamperowa jakaś ładowarka stara od telefonu, albo jednoamperowa ewentualnie. Tylko teraz musimy jeszcze dostosować sobie napięcie, tak? I teraz jak dostosować napięcie? Czy możemy podać dużo więcej BMS-owi, on ma sobie jakąś przetwornicę i on to dostosuje do naszego pakietu? Nie, moi drodzy. Musimy zadać konkretne napięcie, jakie ma być na poszczególnym ogniwie. Czyli teraz, tak jak mówiłem, mamy nasz przykład. Pakiet 3S 1P, czyli musimy ustawić napięcie 3 razy, mamy pakiet 3S, tak? Czyli 3 razy napięcie, które ma nasze ogniwo. Zazwyczaj będzie to 4,2 V po naładowaniu. Ponieważ ogniwa litowo-jonowe 3,6 V, napięcie posiadają po naładowaniu 4,2 V. I w tym momencie, moi drodzy, ustawiamy napięcie 3 razy 4,2 V, co nam daje 12,6 V. I to jest napięcie, jakim powinniśmy ładować poprzez BMS. Jeżeli nie macie zasilacza, a macie jakieś transformatory, przerabiacie tam diody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, możecie zawsze używać przetwornic, które będą wam zmniejszały to napięcie, bądź zwiększały to napięcie i wtedy możecie płynnie wyregulować napięcie takie, jakie wam jest potrzebne. Czyli dla pakietu 3S będzie to 12,6 V, dla pakietu 2S będzie to 2 razy 4,2, co nam daje 8,4 V. I to są napięcia, które musicie ustawiać. Prąd, tak jak już wspomniałem, na pakiet 1P dawajcie 0,7 do 1 A, jeżeli możecie, to nawet 0,5 A dawajcie. Na pakiet 2P możecie użyć dokładnie tego samego prądu, tylko że będzie wam się to ładowało dwukrotnie dłużej, więc w tym przypadku pomnóżcie tą wartość, którą wam powiedziałem, razy 2. Czyli jak mówiłem, że powiedzmy od 0,5 do 1 A, to teraz pomnóżcie sobie i wyjdzie wam, że od 1 do 2 A możecie zastosować prąd.
i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w miarę wyczerpałem temat, jak ładować poprzez BMS. Jeżeli chcecie balanser, pokażę Wam już niebawem w odcinku, jak zrobić bardzo, bardzo prosty i bardzo tani balanser, który możecie wtedy podpiąć sobie do BMS-a i on będzie Wam to ładnie wszystko balansował. Bo balansowanie polega na tym, że po prostu przy konkretnym napięciu nasz prąd będzie uciekał w coś, co będzie emitowało ciepło. W naszym przypadku będzie to jakiśkolwiek tranzystor, w który po prostu to będzie sobie szło i odkładało się w postaci ciepła. A tymczasem, moi drodzy, to już by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie zostawić tą łapkę w górę. W opisie tego filmu, tam pod spodem, macie sporo ciekawych linków. Facebooki, grupy facebookowe, forum. Wejdźcie, zobaczcie. Dzięki, że jesteście ze mną. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i do następnego odcinka. Piona!